Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was bardzo serdecznie i mam dla Was bardzo dobrą nowinę, bo jeżeli mamy się nie bać i mamy być jak Maryja, przygotować się na spotkanie z Panem, dlatego Jezus nam daje dzisiaj genialną lekcję i daje nam genialną wskazówkę, jak się nie bać, jak nie wpadać w kompleksy, jak nie wpadać w rutynę, ale bardzo zaufać. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy genialne słowa, które Jezus kieruje dzisiaj do swoich uczniów, które są bardzo wymagające i naprawdę podwyższają poprzeczkę, bo to już nie jest kwestia pewnych prostych rzeczy, ale zaczynają dziać się cuda. Apostołowie je widzą i wpadają w lekkie zamieszanie. Ale Jezus na tym nie poprzestaje, bo dlaczego? Bo chce wychowywać swoich uczniów. Ale od początku. Pierwsza sprawa jest taka. Jezus był na ewangelizacji. Daleko poszedł do pogan i tam działy się cuda, tam działy się piękne rzeczy. Dlatego też wraca do swoich, którzy o tym pewnie słyszeli i są nastawieni na to, że będą działy się wielkie rzeczy u nich, w tych domów, wśród wierzących. Czy to nie jest tak, że tylko Jezus na ewangelizacji gdzieś wobec niewierzących robi cuda, ale przede wszystkim kocha swoje dzieci i nie pozwala im być bez Niego, być jak owce, bez pasterza. On cały czas czuwa i jest blisko, więc przychodzi Jezus i otacza Go morze cierpienia. Ludzie, którzy są naprawdę chorzy, ślepi, chromi, jest problem. Jest naprawdę problem. Żaden szpital by tego nie przerobił. Było wiele chorób, które byśmy stwierdzili, no możemy tylko złagodzić cierpienie. I co robi Jezus? Jezus po prostu pozwala im do siebie przyjść. Ale w jakiś sposób. Przecież oni nie mogą. Oni są chorzy. Przynoszą ich ludzie, którzy mają wiarę. Tłumy ludzi, którzy mają wiarę, kładą u stóp Jezusa. I co robi Jezus na tej górze? To jest powtórka z błogosławieństw. Tylko tym razem On nie tylko mówi, ale spełnia te błogosławieństwa. Wszyscy ci, którzy wierzą, ich los się zupełnie zmienia. Kompletnie następują uzdrowienia i cuda. Dobra, to było super. Rodzi uwielbienie. Kiedy widzisz cuda, zmienia się twoja perspektywa. Następuje radość. Dlaczego? Bo wiesz, że jesteś dzieckiem bogatego ojca. I na wszystko cię stać. I wszystko możesz. Rozdajesz, szastasz Bożą łaską. Dlaczego? Bo wiesz, że możesz pójść do ojca i poprosić o jeszcze więcej. I on ci to da. Mamy bogatego ojca w niebie. Taką mentalność ma Jezus. I co się dzieje dalej? Jezus jest królem praktyki. To jest super po prostu. Co robi Jezus? Po tym, jak pokazał całemu światu ogromne cuda, mówił do apostołów, no to słuchajcie, ziomeczki, prawda, mamy tutaj lekcję pokazał, jak to się robi, a teraz czas na waszą kolej. Macie tłum ludzi głodnych, spragnionych. Co zrobicie? Co robią apostołowie? No wiesz, Panie Jezu, mamy tylko chlebów kilka, rybki, no nie da rady. W sumie to miało być dla nas, tylko dla apostołów. No jak to możemy rozdać? Przecież nam zabraknie. A Jezus, hola, hola, spokojnie, take it easy, relax. Popatrzcie, gdzie działa mistrz. I co robi Jezus? Bierze to, co mają. To, co mają. Ich biedę tak naprawdę miało nie wystarczyć dla nich. Jezus zabiera to, co według nich nie wystarcza, to, co według nich jest za mało i dzieje się mega cud. Po prostu Jezus wymiata i to konkretnie. Z tej ich biedy wszyscy zostali nakarmieni. Ale w jaki sposób? On podziękował Ojcu za to, co miał. I żeby nie było, że to jest teoria, mam takie doświadczenie od lekarza. Po niedawnej mszy o uzdrowienie, podczas której modliliśmy się z moją wspólnotą, przyszła kobieta, która powiedziała, że jest uzdrowiona z depresji i poprosiłem, by poszła do lekarza i przyniosła zaświadczenie, że tak naprawdę jest. I jest świadectwo. Z tego miesiąca, po mszy o uzdrowienie, mamy osobę, której, jak mówi lekarz, od ostatniej wizyty nastąpiła znaczna poprawa stanu zdrowia. Więc jak widzimy, Bóg działa dzisiaj. Tylko kompleksy są w nas. W nas są trudności. Tego nie bój się przynosić ludzi do Jezusa i po prostu się za nich módl.
zanieśli przed Jezusa i to Jezus będzie działał cuda. Jeżeli myślisz, że nie masz nic, masz tylko kilka chlebów i rybki, to znak, że zapomniałeś, że masz Ojca w niebie, który cię kocha i da ci wszystko. Ale czy mu ufasz? Nie bój się. Zanoś ludzi do Jezusa. Karm ich swoją biedą, tylko tym, co masz. Swoją młodością, wolnym czasem, talentami. Dlaczego myślisz, czego nie masz, czego ci brakuje? Pomyśl, co możesz rozdać, a Bóg da ci jeszcze więcej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.